aquí Lorenzo, cambio, los Valverde tienen una red, nos vamos a aproximar a ellos, cambio. Thank you. Dziękuję. Currently we're just approaching a net. Podchodzimy do sieci. Oby była pusta. Może rzucili ją niedawno. 5 metrów. And we have the buoys. Mamy bojki. Wyciągajcie. That's the horrible thing. Coś strasznego. Porzucone przez kłusowników sieci są śmiertelnie niebezpieczne. Mamy ją na lewej burcie, w sieci jest żółw. Żółw w sieci, zrozumiałem. Żywy czy martwy? Martwy. Cholera. To śmiertelne pułapki zabijają wszystko. Nie możemy dać się ponieść emocjom. Trzeba zachować spokój, niezależnie od liczby martwych zwierząt. Chcemy oceanu bez sieci, więc je wyciągamy. Jeśli sądzicie, że działania pojedynczych ludzi nie mają sensu, spójrzcie, czego dokonaliśmy. Zobaczcie wszystkie ocalone wieloryby, delfiny, uchadki i płaszczki. 30 osób może uratować tysiące istnień. Ostrożnie. Toto Abba, martwa? Tak. Dobra, wyciągnijmy ją. Dzięki. Pęcherz pławny jest nietknięty. Nadaje się na sprzedaż. Gdy trafiamy na Toto Abbę w sieci, wycinamy pęcherz, który jest dla tych ludzi tak cenny, i go niszczymy. Dla kłusownika to zarobek rzędu 5000 dolarów. Na czarnym rynku pęcherz jest wart nawet 100 tysięcy. Jose? Mostek, tu pokład. Motorówka z lewej burty. Mamy całodobową ochronę wojska. Kłusownicy tracą przez nas tyle pieniędzy, że są gotowi na wszystko. Cztery osoby ze sprzętem wędkarskim, ale bez wędek. To oczywiste, że jadą po sieci. Będziemy ich obserwować na radarze.